Ciekawe, to znaczy a propos jeszcze Grodowskiego, ja myślę, że to znowu jest tak, że mówimy o metodzie Grodowskiego i wydaje nam się w ogóle, że termin metoda Grodowskiego może być aplikowalny do dzisiejszego dnia i do dzisiejszego teatru. To znaczy to jest pojęcie bardzo precyzyjne metoda Grodowskiego, która rzeczywiście jak gdyby stała się teorią w momencie, kiedy tamten teatr powstał. Ten teatr, ja myślę, tutaj pojęcie metoda jakakolwiek teatralna jest, to nie jest pojęcie, które ten teatr produkuje, a zwłaszcza aktorska, dlatego że my żyjemy w innych czasach niż Grodowski. Grodowski był guru. Ja nie znoszę tej Polski, która jest Polską, która szuka guru, bo zrzuca wtedy odpowiedzialność na jednego wybitnego, prawda? To jest przyzwyczajenie komunizmu, to jest przyzwyczajenie po Rosjanach, którzy w Warszawie byli, prawda, carat i tak dalej. To jest taka mentalność wschodu, gdzie każdy z nas jest zwolniony z odpowiedzialności. I teraz oczywiście ten Grodowski był tym guru, który brał odpowiedzialność za nieodpowiedzialnych swoich aktorów, prawda? I oni sobie tam uprawiali swoje tańce. A dzisiaj się nie uprawia tańców. Dzisiaj nikt nie chce być guru. Jest kilku guru w teatrze, jest kilku guru w polityce. Cały czas gdzieś to tam w naszej świadomości jest. Ja nigdy nie chciałem być żadnym guru i nie chcę zrzucić żadnej odpowiedzialności i mówić, że ja mam jakiegoś guru i nie chcę, żeby oni zrzucali aktorzy na mnie odpowiedzialność za cokolwiek, co powstaje. Oczywiście jestem kimś inspirującym, jestem partnerem w rozmowie i tak dalej, i tak dalej. Natomiast wydaje mi się, że ten teatr jest raczej odbiciem tego, co dzisiaj się w naszych głowach dzieje, że my coraz częściej chcemy zabierać głos na własny temat. I że zabieramy ten głos na własny temat, dlatego że poprzednio to inni mówili w naszym imieniu, prawda? Uwielbialiśmy przemówienie. I w ogóle wytworzenie takiej rozmowy, wytworzenie rozmowy jest wciąż trudne w Polsce, dlatego że nie mamy zwyczaju, słuchamy naszych mistrzów, prawda? Bo jest świetna okazja, żeby się czegoś wspaniałego dowiedzieć, a jakbyśmy my nie byli wspaniali, jakbyśmy my nie mieli wspaniałych rzeczy do powiedzenia. No więc w związku z tym wydaje mi się, że to, o co Pan pyta najbardziej w tej chwili, wracając do metody, to w momencie, kiedy ja daję taki materiał KRAL i oni to zaczynają czytać, oni zaczynają myśleć o tym, no i teraz oczywiście tutaj już jest cała metoda. To znaczy, ten tekst budzi emocje, prawda? Tak jak u każdego z Was historia Rywki i Sławka budzi emocje, tak samo w nich budzimy emocje. I można powiedzieć, że są to nowe emocje w nowym kontekście w Polsce. Wiemy, że od, nie wiem, 20 prawie lat zaczyna się jak gdyby to wszystko wyzwalać, tą materię, prawda? Mówić o tej materii. Pławić się w niej, czasami uciekać przed tą materią. W każdym razie sprawa żydostwa w Polsce jest czymś takim, co jest jednym z naszych takich punktów newralgicznych z plot słoneczny, prawda? I tutaj się zaczyna metoda i tutaj się kończy. To znaczy są emocje, są myśli, jest to rozumienie tak jak, nie wiem, starsze pokolenie, co starsze pokolenie myśli, co średnie pokolenie myśli, co dziadkowie myślą, co myślą uczniowie w szkole i tak dalej. Chcę powiedzieć, że oczywiście sztuka jest jakimś produktem końcowym, natomiast nie jest strawą pracy. To znaczy, sztuką się nie można karmić, a to, że w pewnym momencie jedni widzą to, drudzy widzą to,
To jest też przecież jesteśmy nasiąknięci, mamy w sobie jakąś kulturę, nie wiem, wizualną, nie wiem, filmową. Teatr był w jakimś sensie zdefiniowany, prawda, miejscem, takim podziałem na scenę i na widownię. Skoro to jest fabryka, no to już nie ma takiego dużego rozdziewu. Skoro to jest tak szerokie, że i co inaczej, co innego widzi ktoś, kto siedzi po prawej stronie, co innego po lewej stronie, prawda? Jedni jednym towarzyszą, drudzy drugim towarzyszą. Można to z różnych miejsc. To też nie jest zamysł taki, który przyświeca w myśleniu w pracy samej, prawda? To jest jakiś rezultat końcowy. Może to jest dobrze naładowane wewnętrznie i nagle staje się formalnie ciekawe, prawda? Forma jest tylko ciekawa wtedy, kiedy bierze się z dobrego wnętrza. No to tak jeszcze mówiąc o artyzmie, do którego Pan wraca. Ta architektura. Poza tym wydaje mi się, że to też jest jak gdyby wciąż w myśleniu dopuszczenia drugiej strony. To tak samo jak ja nie chcę być guru za moich aktorów, tak samo nie chcę być guru za was. To, co Pan nazywa metafizyczną nudą, to jest ładne określenie. Prawdą jest, że są tam momenty, które są, w których wygracie największą rolę, gdzie ja eliminuję scenę i właściwie staram się wytworzyć coś w was. To znaczy, nie wiem, wytworzyć albo dać wam czas po prostu na was. Żeby nie odbywało się to w spokoju, w zaciszu, jak mówi Costello, waszych domów, gdzie jesteście bezpieczni i jakoś mieliście czas sprawić to, co było jakimiś tam rozładowującymi rozmowami w autobusie albo w samochodzie na inne tematy. Jeszcze na chwilę może do meritum pańskiego przedstawienia. Ja chciałem zwrócić uwagę na to, co pan przed chwilą powiedział. Powiedział pan biedni Polacy, biedni Żydzi, biedni Niemcy. Parę minut temu pan tak powiedział. Oni oczywiście są biedni, w zależności od tego, z jakiego punktu widzenia. Pan tak powiedział. Biedni Polacy, biedni Żydzi, biedni Niemcy. Błońskim, to jest tytuł książki, biedni Polacy. Tak, ale to pan, ja chcę powiedzieć, że do tego, co pan ja dodałem jeszcze biedni Żydzi. No, mówię, biedni Żydzi, biedni mniej Polacy, biedni oryginalnie. Niemcy, tak. Natomiast, oczywiście oni są biedni, w zależności od tego, z której strony na nich się patrzy. I teraz jakby drugim, jakimś takim fundamentalnym tematem, który moim zdaniem porusza pan w Apolonii, jest to wpływ sytuacji zewnętrznej na człowieka. Prawda? Nawet jeden z bohaterów mówi, że chciał być pianistą, ale tak się złożyło, że został faszystą. Prawda? Czyli poddał się temu wpływowi zewnętrznemu. I teraz chcę pana zapytać, czy pan uważa, że człowiek jest na tyle podatny, że nie może się oprzeć wpływom zewnętrznym? Czy też uważa pan, że człowiek jest na tyle słaby, że zawsze się im podda? Te granice słabe, mocne się zmieniają w zależności od wartości moralnych, które za tym stoją. Bo ja teraz z kolei wracam do takiego filmu, który kiedyś na mnie wywarł duże wrażenie. Liliany Cavani, który się nazywa Nocny Portret. Nie wiem, czy. Ja widziałem. Tak. I to jest taki film o młodej dziewczynie, która była w obozie koncentracyjnym, młoda dziewczyna, Żydówka i Niemiec, który był tam, nie wiem, jakimś fotografem czy lekarzem. SS-manem, nie był, nadzorcą. No kimś tam tak. W każdym razie był. I zwłaszcza zacząłem to teraz oglądać, a
A z kolei w Apolonii się tam dzieją straszne rzeczy teraz, dlatego że gra teraz Danka Stenka zamiast rolę Gitemnestry, a grają tu nazwane z Małgorzatą Hajewską. I to jak gdyby tam się dochodzi do takiego przetarcia drogi Danki, prawda, która jak gdyby teraz wypełnia sobą ten materiał.